Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny wykład, pani dr Agnieszka Małczewska-Błaszczyk opowie więcej o metodzie, którą nazwała po swojemu, którą bardzo dużo pracuje z ludźmi i przez to pomaga im rozpoznać bardziej siebie. Ta metoda jest taka zunifikowana, dostosowana z lat doświadczeń jej warsztatów, jej nauki i jej praktyki. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. No i tutaj wielki szacunek dla osób, które jeszcze w 1980 po tamtym wykładzie poprzednim. No właśnie, tutaj zacząć mówić o regresingu. Czym w ogóle jest regresing? Bo to jest bardzo różnorako rozumiane. Teraz w internecie jest tego dużo, tak można powiedzieć, mimo to różne rodzaje. Ale ja skończyłam szkołę psychologiczną i równocześnie szkołę regresingu. Wtedy to się nazywało, jeszcze ta pierwsza metoda wyszkarzowa, to się nazywało regresing niehipnotyczny. Potem były właśnie spory, na ile on jest hipnotyczny, na ile nie. Jak kiedyś się zdarzyło na pokazie estradowym, dało się, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć zahipnotyzować, tak? Ale poddałam się hipnozie scenicznej u pana Kaczorowskiego, mogę to wprost powiedzieć, bo on nie ma nic przeciwko temu. To wtedy to było dawno, no 2003 rok. To mniej więcej podczas tej jakby hipnozy scenicznej czułam to samo. Tylko akurat wtedy byłam trochę rozczarowana, bo ja chciałam coś zobaczyć, a pan powiedział, że jesteś medium. No i zobaczyłam tam wcielenie pewnego pana, co powiedziałam, co widziałam, tak pan potem uciekł, nie chciał nawet tam rozmawiać czy coś tam. Znaczy nie, to może nie za dużo reklama, tak? Ale generalnie tak to wtedy wyglądało. Po prostu dla niego to było też coś nowego. Ja bym zaskoczona, że jak to się mówi, ja to chciałam, żeby ktoś mnie zobaczył wtedy jeszcze na tamten czas. No ale dobrze, było jak było. Krótko mówiąc, nie czułam jakoś wybitnej różnicy. Oprócz tego, że wtedy moje ciało nie zareagowało najlepiej. Zresztą też jak podczas tej klasycznych jakby metod w szkole, też widzieliśmy coś takiego, że czuliśmy tak jakby taki stan depresyjny post factum. Coś takiego, co przecież nie powinno następować po terapii. I na chwilę to zarzuciłam, potem jakby już zmodyfikowałam tą metodę, będąc też przez te ostatnie 30 lat na różnych dziwnych kursach, jak my to mówimy, pracy z energią, z pomaganiem. No i wykorzystując gdzieś tam te moje zdolności, tak można powiedzieć, rodzinne, medialne, taki bardzo modny regresing w ostatnich latach, który się właśnie pojawił w internecie, bo tak to ludzie właśnie kojarzą, to mamy właśnie regresing pana Kalo i jeszcze jeden, Kalo Grifasi, jeszcze taki jeden pan, zapomniałam nazwiska, ale to jest dokładnie to samo. Też są te grupy w Polsce i w tym momencie tam jest potrzebny tłumacz, medium, no i oczywiście ta osoba, która chce regresing. Bo jeżeli ta osoba nie może wejść, to w tym momencie tak jakby medium robi to za nią. I tutaj też nie ukrywam, że ja dostosowuję to, co robię, czyli właśnie w tej metodzie, do osoby, z którą jestem, w zależności od tego, ile mamy czasu, w zależności od tego, co mamy do zrobienia, bo generalnie jakim celem jest to, co robię? To, co robimy, tak? Robimy to razem, bo ktoś przychodzi, otwiera swoje pole, pozwala na współpracę. Chodzi o to, żeby po prostu, i znowu mamy temat, żeby żyło się lepiej, ale nie kojarzcie tego źle, bo to taki slogan jest u nas w kraju. Chodzi o to, żebyście mogli po prostu zobaczyć coś, zrozumieć, wyciągnąć z tego potencjały i wyciągnąć naukę. I czasem jest właśnie tak, że jeżeli my sobie wejdziemy gdzieś w jakimś wcieleniu, w jakiejś sesji głębiej i na przykład zobaczycie, że mieliście pewne umiejętności, to staramy się, żeby one wam się przypomniały i żeby one wam zostały. Bardzo fajnie wychodzą wam różne takie wcielenia właśnie mocy kobiecej. Fajnie wychodzą wcielenia wojowników. Jeszcze sobie pewne rzeczy, jak to się mówi, postestujemy. Czekam tam na różne, jak to się mówi, opinie post factum, na razie są pozytywne.
No i nie zakładam, że będzie inaczej, bo tak jak mówię, jak my na coś idziemy, coś robimy, ma być korekt. Ja się śmieję, że lubię mieć wyniki, także, no ale dobra. I właściwie, no właśnie, proces regresji. Ja zawsze mówiłam, że skoro my już tyle przeżyliśmy przez wiele wieków, przez no, ten cały czas, że gdzieś już coś odwalaliśmy, czegoś się uczyliśmy, to dlaczego w tym cieniu znowu mamy się uczyć czegoś na nowo? Dlaczego nie moglibyśmy sobie po prostu pewnych rzeczy przypomnieć? To jeszcze ciekawiej wychodzi, jak wchodzimy w tematy związków albo powiązań rodzinnych, jak zaczynamy widzieć, dlaczego pewne osoby zachowują się w stosunku do nas tak, a nie inaczej, kiedy zaczynamy to rozumieć. I tu mamy poprzez związki partnerskie, po wiele innych. Kiedy widzimy naszych rodziców w różnych wcieleniach, w różnych gdzieś tam zakresach, ale to, co mówiliśmy, wcielenia warunkujące, jest to tak nazwałam, wcielenia warunkujące, tylko, czyli takie, które pokazuje nam jakby analogicznie w przełożeniu. Czyli przykładowo wchodzimy w jakiś tam system, mogę tutaj podać, bo wiem, że ta osoba ma zgodę. Oczywiście tajemnica zawodowa jest bez nas, w sensie z czego, żeby nie było. No i widzimy właśnie, jak korzystam tyle przykładów, że wiem, który będzie najlepszy, ale prawie każdy będzie najlepszy. Przykładowo, że kiedyś tam właśnie pan pływał na statkach, bywał rzadko w domu, jak przyjeżdżał do domu, oczywiście to był tam 17 wiek czy któryś, to tam o, ta pani to już mieszkając w tych dokach portowych, to ona nie wiedziała, czy on wróci, czy nie wróci. Taki inny rodzaj stresu, no w tych czasach są komórki, ale tam też on się bardzo długo przyzwyczajał, jak to się mówi, podczas pobytu w domu, znowu do relacji. Wychodziły też wszystkie inne kwestie na tamten czas i okazało się, że też jest bardzo duże przełożenie, dokładnie to samo w tym wcieleniu. Przyzwyczajenia związane gdzieś tam z jakimś rodzajem lęków lub też jedzeniowe. Był taki przykład, że na przykład w jednym wcieleniu pani się po prostu udławiła mandarynką, a w tym wcieleniu ma uraz na mandarynek. No to tak wyszło też w czasie sesji. Jeżeli chodzi o te wszystkie wcielenia gruźlicze, no teraz słuchajcie, dlatego niektórzy boją się zarazy tego wszystkiego, bo macie gdzieś tam wspomnienia inkarnacyjne, jak umieraliście na różne niefajne choroby. Nie wchodzę w tą energię, ale to wam też czasem na sesji wychodzi, wtedy się czyszcza i po prostu się to wyrzuca. Ja tu sobie będę od czasu do czasu to DNA, jak to się mówi, uderzać, bo tu mamy akurat skrzynki rezonacyjne właśnie na tą częstotliwość oczyszczającą DNA ustawioną, że jakby coś się tu komuś uruchamiało w czasie wykładu, bo czasem jest tak, my do czegoś nawiązujemy, coś nam się uruchamia, od razu niech to sobie w taką intencję wrzucam, już tam oddala, nie uruchamia. Teraz, patrząc dalej, taka jeszcze kwestia z niedawna, bo też pytacie się mnie Państwo czasem, a czy ja byłem zwierzęciem? Raz mi się zdarzyło, że widziałam kogoś duszę, która na chwilę była, akurat była w delfinie. To się też zdarza, tak? Ale tak, no to wielokrotnie to było to przebywanie na tu i teraz na Ziemi i na innych planetach. I teraz kolejna kwestia właśnie a propos zwierząt. Bo też nam to wychodziły takie sytuacje, że często się zdarza, że zwierzęta, które Państwo macie w domu, to już je wcześniej mieliście i te dusze zwierząt po prostu wracają. I też mam przykład, który mogę, co tak, nawet z niedawna. Pani miała dwa koty, no i tak właśnie tam weszłam w pole, no i tak mówię, że ten pierwszy dom jest taki płochliwy, że to chyba młodszy, że młody. I że on był kiedyś taką myszą, ja go widzę jako taką mysz, która ona jakby gdzieś tam oswoiła, karmiła, no i ta mysz tam sobie dobrze jakby funkcjonowała i ona się z tą myszą zrobiła. No i ten kot dokładnie tak jak opisuje zachowanie tej myszy, to on się tak samo zachowuje w tym wcieleniu, będąc tym kotem. Teraz idziemy dalej. Drugi kot, no mówię, że on to tak bardziej lubi właśnie w plener wyskoczyć, że się tam męczy, patrząc przy oknie, że tam starszy, że taki opisuje sobie ten charakter, okazuje się, że faktycznie, bo to jest też jakaś taka praca dodatkowa ze zwierzętami, bo czasem zwierzęta też mają traumy i fajnie sobie wtedy z ich duszą tam zagadać, ogarnąć temat. Czasem się może jakieś zwierzę wystraszyć, to mówię osobny temat. No ale dobra. I się okazało, że ten drugi kot był koniem.
gdzieś Szkocja, pani na tym kocie, że tak powiem, wtedy jego dusza była w koniu, którym gdzieś tam przemieszcza się nad brzegiem morza i on miał to poczucie tej wolności. No i w tym wcieleniu mu zostało i on też tak lubi gdzieś tam sobie właśnie w plenerze. To już są takie inne ciekawostki. Mówimy cały czas o tym naszym kosmicznym DNA. No i właśnie, tak jakbyśmy zadali to pytanie, dlaczego mamy tak dużo różnych genów z różnych cywilizacji, no to się okazało, że to DNA się tak pokazuje na przestrzeni w taki sposób, w takiej spirali. I dlatego możecie mieć na przykład ileś procent danych ras. No i teraz, zawsze jak mówię właśnie o regresingu też, nawiązuję do tej tablicy, do tego kosmicznego DNA. To jest tablica jeszcze zrobiona przez pana Baja. I o co chodzi? Wszystko, co jest na prawo, to jest tak jakby my zakładamy tu na Ziemi, ta energia pozytywna. To, co jest po lewej, energia negatywna. No i można sobie tam, jak to się mówi, sprawdzać wahadłem. Często jak ktoś ma już energię niekompatybilną, która w niego weszła lub jest bardzo blisko, on jest na takim wahaniu tutaj na intuicji, ale tak mu się waha w lewo, na takim, a wy widzicie, że z waszym bliskim jest tam coś nie do końca tak, że ma troszeczkę taką zmienną osobowość, że tam no, czasem się niemiło przy nim czujecie i tam takie rzeczy wychodzą. Ale to już jest osobny temat, ta tablica też może służyć jakby do takich rzeczy. Z reguły te, założę się, że tak jak mówię, te osoby, co siedzą na sali, to mają pomiędzy tą bezinteresowną miłością, ale prawdopodobnie na wysokości 12, 13, tak? Czyli mamy to kosmiczne DNA, DNA przemienienia i to są te wszystkie aktywacje, które w was w tym momencie zachodzą. Uruchamianie się tych wszystkich, można powiedzieć, głębokich talentów, jak i ta gdzieś tam umiejętność i przede wszystkim to poczucie, bo zobaczcie, jakim wy jesteście w wykładzie. No po prostu wy w tym momencie tak jakby wiecie, czujecie, że jest coś więcej i tutaj się znowu zaczyna, że te osoby, z którymi na co dzień mieszkacie, przebywacie, albo te takie rzeczy, które teraz następują, albo na przykład widać w filmach, albo w związkach, bo tak jak mówimy, że od 2 lat wiele związków się rozpada, jest niesamowity reset, niektórzy ludzie gdzieś tam się spotykają na nowo, są takie nagłe olśnienia, tak mówią mi, że od pierwszego wejrzenia, albo to, co mówimy, że widzicie kogoś i czujecie, patrzycie w oczy tej osoby, bo oczy są zwierciadłem duszy, że to jest coś takiego, że wy te oczy znacie. No i skąd wy te oczy znacie, nie? Ja sobie tak patrzę po sali, też trochę tych oczy stawię. Za chwilę by się okazało, że tutaj się te karmiki różne. Ale to jest tak samo, jak jedziecie na jakieś kursy, czy gdzieś tam przebywacie w jakichś zakładach pracy, to w tych gronach, bo to już miałam też okazję sprawdzić, odbywają się różne te tak zwane karmiki, czyli te sytuacje karmiczne, te małe zapętlenia. Kiedy przychodzą do mnie pary, albo też jakieś osoby personalne pytać się o tą połowicę, jak to mówią, męską czy żeńską, no to się właśnie okazuje, że tych wcieleń wspólnych było też mnóstwo. Wyciągamy też te warunkujące, patrzymy, dlaczego oni się jakby znowu spotkali, co mają do przepracowania. To gdzieś też czasem dla chętnych oczywiście gdzieś tam w mediacjach partnerskich pomaga. Łatwiej jest pewne rzeczy zrozumieć. Ale najczęściej w tych czasach to jest takie, jak to powiedzieć, wspomaganie. Że my przychodzimy dla kogoś, bo coś tam obiecaliśmy karmicznie. Tutaj są jeszcze takie metody zbierania cząstki duszy. I to już jest jakby osobny temat, ale to, co dodatkowo w tym momencie robimy na regresingu, to po prostu pozbywamy się, jeżeli chodzi na ten wzorzec, bo zawsze, tak jak mówimy, o co chodzi na każdej przysłowiowej terapii, żeby pozbyć się tego, jak to mówi hiperfizyka, nieciągłości, czyli tego punktu zaczepienia, który powoduje, że nam się coś przydarza, przytrafia, albo że mamy jakieś schorzenie, czy coś mamy nie tak. I w tym momencie, kiedy, i tu są dwie opcje, albo oboje widzimy to samo i czujemy to samo z osobą, którą prowadzę regresing, albo właśnie osoba, która, i właśnie, troszeczkę jest inaczej przez internet, troszeczkę inaczej na żywo, tak jak mówię, ja przez internet nie wprowadzam tam, jak to mówią, stany czy coś tam, tylko bardziej sama wchodzę i widzę. Natomiast ta, i mówię,
czyli to są te internetowe, medialne. A ta osoba najczęściej czuje i mówi tak. Mówi, kurczę, no, albo na przykład widzi, albo to jest, bo tam mówię, odległość nie stanowi problemu, więc to zależy, kto przyjdzie. I też tak jak myśmy na przykład w szkole mieli taką sytuację, że gdzieś tam niektórzy tam na sesjach, dlaczego to przyspieszamy w taki sposób medialny? Bo owszem, możemy dłużej coś tam, ja mówię, ale to jest też bardzo personalne. I ktoś będzie siedział w tym wcieleniu, bo będzie sobie przypominał rzeczy jeszcze z tego wcielenia. A czasem jest tak, że ktoś przeskakuje jeszcze dalej. A czasem po prostu widzimy konkrety. Dlatego mówię, każda sesja jest inna i po prostu trzeba to poczuć, doświadczyć jakby, żeby powiedzieć coś więcej. I no mówię, wychodzą tak nieraz dziwne rzeczy. I właśnie co ciekawe, czasem te bóle w ciele, które macie, dobra, przykładowa sesja. Taka na... będzie. Dobra, robimy przez internet i też na przykład pojawia się, albo nie, inna sesja jeszcze. Będzie bardziej obrazowo, to już była osoba, która była koło mnie. I po prostu ona sobie bardziej jakby pozwoliła, ona sobie kierowała na to, jak głęboko wejdzie. Oczywiście każdy z was, żeby nie było na tej sesji, wie, że jest na tu i teraz. W każdej chwili może wstać, w każdej chwili może otworzyć oczy, wie, co z nim się dzieje, tak? Po prostu pozwala sobie widzieć pewne obrazy i odczuwać. Po prostu pomagamy, to pole tworzymy, żeby wejść w pewne przestrzenie, żeby móc zobaczyć, żeby móc zrozumieć. I przykładowo, równocześnie się okazuje, że ja widzę właśnie, jak ta osoba ma na przykład wbitą tutaj jakąś włócznię, ta osoba też to widzi i po prostu ja mi to mówię, super, bo ja też to widzę, no ale dobra, już nie mówię. I wyciągamy tą włócznię, zabezpieczamy energetycznie, bo też od razu oczyszczamy wszystko, co widzimy i w tym momencie przechodzi na przykład ból w ramieniu. I na przykład to jest niesamowite, ile wy macie zastanych emocji w różnych częściach ciała. Potem wychodzą jakieś głoski, jakieś takie, wiadomo, już nie mówimy co, ale jest mnóstwo schorzeń, które gdzieś was gnębi poprzez ból krzyży, poprzez inne szeroko zakrojone. I potem się okazuje, że to często nie jest z tego wcielenia, bo jak wchodzimy w tą sesję regresywną, to nagle się okazuje, że wychodzą jakieś takie rzeczy, co nawet nie wiedzieliście, że wy je macie. Oczywiście też my, dobra, wejść w tą emocję, zobacz na przykład głębiej, skąd to się wzięło. I wtedy się faktycznie okazuje, że najwięcej tych emocji nosiło rzeczy. Mamy przy splocie, mamy przy sercu. Od razu to oczyszczamy, wywalamy, też stosujemy na przykład między innymi te skrzynki, również inne rzeczy, tak, żeby wszystko było szybciej. Pierścienie, które podbiją pole, wszystko zależy od tego, kto przyjdzie na tą sesję i jak na dany czas się układa pole. Po prostu to jest tak samo jak z innymi sesjami, które prowadzę przez internet, kiedy sprawdzamy gdzieś tam różne rzeczy. Nie ma powtarzalności, ale to jest to samo, że pole się cały czas zmienia, energie są inne i po prostu się dostosowujemy. A generalnie chodzi o konsensus, czyli wyciągnięcie niekompatybilności, a przywracanie mocy. I też jak na przykład pokazywało się takie wcielenia, kiedy ktoś właśnie, no nie powiem, że zajmował się czarami, bo wtedy się nazywało, że czarami, ale te kobiety czuły tą moc w sobie, a pracujemy z niepewnością, to tą moc tak jakby na powrót przywracamy. Ale oczywiście z zastrzeżeniem na tu i teraz, że to dla tej osoby będzie bezpieczne. Tak samo wy sobie często nie zdajecie, jak wiele macie umiejętności karmicznych, które w was są. A potem się pokazuje dane wcielenie, się okazuje, kurde, no faktycznie. Tak jak ja mówię, przykładowo, tam na swoim przykładzie, jak pierwszy raz dostałam pałeczki do ręki, umiałam nimi jeść. To było takie naturalne. Wygodnie mi się jeść pałeczkami. Miałam 15 lat, to tak nie było dostępu. I każdy z was na pewno ma gdzieś jakieś takie umiejętności, preferencje. Bo coś zostało z danego wcielenia. Co jest ciekawe, że jakby na pewnym etapie życia pokazują się pewne rzeczy w tak zwanym nawrocie. Czyli znowu można powiedzieć, że otwierają się jakieś konkretne drzwi. I albo to jest to, że wy skończyliście ileś lat, a w jakimś wcieleniu, w jakimś wymiarze mieliście coś inaczej, albo aktywowało się coś, bo jesteście w polu jakiejś osoby, która w tym momencie spowodowała u was tą aktywację. I zaczęły się pokazywać różnego rodzaju wspomnienia, czasem łącznie ze schorzeniem.
ponieważ bardzo wiele ostatnio jest takich sytuacji, że ofiary spotykają swoich katów. No jak sobie przypomnimy świętą inkwizycję, to się okazuje mało ciekawie. I wtedy się pojawiają znowu różne bóle, różne lęki, od razu to wywalamy, szczyszczamy. Jak to się mówi, jest lżej. Zresztą w ogóle to jest tak, że ktoś powie, a dobra, co jest sobie wmawiam, czy tam coś. Ale to jest po prostu czasem takie uczucie właśnie, jak schodzi ten ciężar. Jak nagle, tak jak mówię, ktoś się rozprostowuje. Gdzieś tam na tym drugim polu energetycznym pojawiają się czasem jakieś pasy cnoty, tak? A tutaj coś uwiera, coś tu niewygodnie, tak? Albo znowu są jakieś właśnie problemy w tej sferze no, erotycznej. Albo też się okazuje, że na przykład są, jak już mówimy w tym temacie, ponieważ, że nie możemy mieć tutaj jakiejś pełnej takiej satysfakcji, ponieważ mamy jakieś przyrzeczenia kościelne z jakichś tam wcieleń, albo znowu jakieś pakty, albo byliśmy tak lojalni w stosunku do kogoś, że czegoś nie zrobiliśmy, albo zrobiliśmy. Wtedy też się zwalniamy z takiej lojalności, gdzie robimy najróżniejsze rzeczy. Chodzi o to, żeby, jak to się mówi, w końcu zobaczyć i zobaczyć trochę szerzej niż mały wycinek. I chodzi o to, żeby może tych drzwi jakoś tak brutalnie, jak to się mówi, nie wyważać, tylko delikatnie je otworzyć i wy to robicie. Lub też pewne drzwi zamknąć, żeby po prostu od jakichś pewnych kwestii się odciąć, ale nie tak po prostu się odcinacie, tylko po prostu coś już głębiej rozumiecie. I to są takie w sumie jedne z ważniejszych kwestii. To na tym wykładzie też mi jeszcze zostało 10 minut. Czy są jakieś pytania, czy kontynuować? Okej, na razie nie ma pytań. Także ten regresik, karmik to jest taki dostęp, jak to się mówi, tam, gdzie normalnie sobie gdzieś tam nie zdajecie sprawy. Się zastanawiam, żeby nie pomijać coś najważniejszego. Mniej więcej ile trwa taka sesja i w jakim stanie? My zakładamy, że sesja trwa około godzinę. W tym momencie to jeszcze mam akurat na to cenę promocyjną 250 zł, to jest około godziny. Najlepiej jest właśnie przez internet, kiedy się widzimy, słyszymy. Tudzież chyba, że ktoś jest w okolicach Wieliczki, no to wtedy zapraszam na żywo. Chociaż też nie ukrywam, że fajnie by było jeszcze wcześniej na przykład przyjść na jakąś sesję oczyszczającą, ale to też nie jest jakby konieczne. Bo z reguły po prostu w tym momencie mamy pełną regulację, chociaż czasem jeszcze, jak to się mówi, 10 minut przed sesją też robimy regulację. Także to jest osobny temat. Tak mniej więcej na ten moment. Bo jeszcze tak. Także ceny są ogólnie tam różne, ale powiedzmy, że jeśli ktoś powoła na ten wykład, no to jak to się mówi za to uczestnictwo. No i wiadomo, że jak tam ktoś będzie chciał przedłużyć analogicznie, no to wtedy dalej po prostu. A ile sesji jest przeważnie? A to jest bardzo indywidualne, ponieważ mamy wiele wcieleń. Powiedzmy, że jeżeli sobie ktoś założy, że chce zostać przy jednym, na przykład też miałam taki przypadek, że przyszła osoba, tylko nie wiedziałam, jaką ma intencję i że tam wcześniej sobie ją wrzuciła, że chciała poznać wszystkie swoje kosmiczne wcielenia, ale szczególnie takie, które by jej się przydały na tu i teraz. No i tak weszłam w ten tryb i akurat tu nam zeszło 2 godziny, bo pogodnie stwierdzono, chcę przedłużyć, bo fajnie i jeszcze chciałaby coś tam. I generalnie, faktycznie, przelecieliśmy jakieś tam 6 wcieleń warunkujących kosmicznych, no niesamowite. I jeszcze tam dostała na koniec właśnie symbole, które spisaliśmy, których używała wtedy, w tamtym czasie, a które będzie mogła do swoich zabezpieczeń używać na tu i teraz, bo takie rzeczy też się pojawiają, jakieś tam wybrane dla danych osób. No i ja mówię tak po spadku, mówię, kurczę, w sumie też tak nie miało, że tyle kosmicznych ciebie naraz, a ta osoba mówi, no właśnie, bo ja sobie tak tutaj zażyczyłem i tak mam. Ja mówię, no dobrze. Także też fajnie, no bo wszystko zależy, co by się chciało. Na przykład dobra, przychodzi ktoś i mówi, to ja bym chciała na przykład zobaczyć, dlaczego mi tak z mężczyznami nie wychodzi, o co chodzi z tymi facetami, albo pan, albo o co chodzi z tymi kobietami, że mi tutaj nie wychodzi. No i szukamy, ja się zawsze mówię, że na tych terapiach patrzymy
co w ogóle w tym wcieleniu, a jak już wykracza poza to wcielenie, no to idziemy, jak to się mówi, dalej. Też wychodzą te kwestie czasem metagenologiczne. Słuchajcie, też mogliście być swoim własnym przodkiem. To jest też ciekawa sprawa, a czasem metagenologia tego nie uwzględnia, no bo przecież nie ma reinkarnacji tam w niektórych systemach, tak? Także to mówię tak różnie. No albo ktoś na przykład mówi, dobra, to ja bym chciał zobaczyć, jakie miałem jakieś główne zawody w tamtych czasach, co mógłbym na to i teraz. No tak, mówię, to są takie różne intencje, albo wchodzimy i się jakby pokazuje samo wcielenie jakieś warunkujące, jakiś obraz właśnie, który się przebija i wtedy ktoś mówi, o właśnie, kurde, to już teraz rozumiem, to już wiem dlaczego tak na przykład. Tak przykład. Dlatego, no tak. Tego jest tak dużo, że teraz jak tak patrzę, to kurde, tyle jest tych fajnych przykładów, ale wiecie co, nawet z własnymi wcieleniami sobie tak nawet wczoraj myślę, że w sumie tak, no w sumie przecież ja tego nie doceniam. Tyle mi schodzi jakichś moich własnych wcieleń, jakichś interakcji z kimś. Powinnam to zapisać, nagrać, ale to się czasem nie nadąża. Też takie targi, podchodzi ktoś do nas do stoiska, a my na przykład, kurde, pływał z nami na statkach za Wikingów. No i oczywiście pierścień Wikinga najczęściej bierze, to już jest hit, tak? Albo z pierścień słowiańskim. Zresztą tutaj Państwo nawet mieli na poprzednim wykładzie ten pierścień słowiański. No i znowu zaczyna się analogia i nagle tutaj ktoś stoi w jakimś tam innym stroju. Teraz też mieliśmy taki prywatny warsztat na Sylwestra i tak sobie, jak to się mówi, pole podbijaliśmy, że co chwilę widzieliśmy się tak jakby w innych strojach, w innych czasach i wychodziły różne interakcje i od razu się to szczyszczało i ktoś powie, ile można. Kurczę, no tak mówię, można sobie pójść na sesję raz, no można chodzić do końca życia, no tyle godzin, ile ja się, jak to się mówi, przerobiłam szkołę regresingu, niby była roczna, ja się zasiedziałam 3 lata, bo mi się spodobało, potem jeszcze gdzieś tam chodziłam na jakieś superwizje, bo też mi się podobało, no i kurczę, no to jest też jak tak czasami jak nauk, to wszystko zależy, co ktoś chce, ale tak jest, no ze wszystkim, tak, kiedyś tam trzeba powiedzieć dość, ale to jest to samo z rozwojem duchowym, słuchajcie, ile się można oczyszczać, ile można chodzić na warsztaty, ile można, no, wcieleń było tysiące. Trzeba coś z tego wybrać i się zastanowić, co nam jest najbardziej potrzebne na tu i teraz. Ewentualnie sobie tę metodę zastosować od czasu do czasu, żeby gdzieś tam coś jakby bardziej ogarnąć. Także to jest indywidualne, 3 godziny czy więcej. Zależy jeszcze jak pole płynie. Kiedyś mieliśmy rozmawiać z przodkami, bo tam analizowaliśmy drzewo genealogiczne. Umówiłyśmy się na 2 godziny. No i tak po godzinie wyszło, że wszystko zostało zrobione, bo towarzystwo nie było skore do kontaktu jakiegoś szerszego. Ale to jest też taki kontakt na innym planie, tak? Nie, że tam kogoś wywołujecie czy coś, tylko po prostu jest taki inny rodzaj połączenia. Natomiast no, tu jest trochę inna sytuacja, no bo tutaj po prostu schodzą konkretne tematy i na razie odpukać się jeszcze nie zdarzyło, że tam się ktoś pojawił i tam, no nic, maraz, na szczęście nie. Bo ja też nie ukrywam, że czasem się, kurde, jak ktoś tak przyjdzie i co, i nic nie zobaczysz, co, że... No nie wiem, co to będzie, to co ja powiem klientowi, przecież się grać nie będę. Słuchajcie, jest tak śmieję, że teraz to ludzie tak widzą i czują, że ja to mam nieraz takich klientów, no muszą mówić, dobra, to dotąd to już nie idzie, albo, no tak, widzę właśnie, tak. Ale fajnie, bo to nam poszło, a tamto to jeszcze wiem, czemu nie idzie. Ale to, co mówię, przy zastosowaniu też troszeczkę innych rodzajów terapii, ale mówię, ja łączę wszystko. Też jak sobie pracujemy, też jak czuję, żeby komuś dać w trakcie takiego regresingu na przykład jakiś kamień, czy wzmocnić to jakimś olejkiem, czy właśnie innym rodzajem dźwięku, bo też mówiłam, jestem dźwiękoterapeutą, nie tylko terapeutą regresingu, nie tylko terapeutą bars, no bo mówię, przez te wszystkie lata się te techniki zebrało i zrobiło się z tego konsensus własnych metod, dostosowane do czasu, miejsca i osoby. Zresztą mówimy, że tak, te pierścienie się gdzieś tam dostosowują do czasu, miejsca i osoby mieć. Teraz zobaczcie, ile macie różnych rzeczy zmienili, jak była dawno gdzieś tam używana, tak? Czy jeszcze jakieś pytania, czy coś? Ostatnie. Jakbym także jeszcze coś, to zapraszam na kanał Esopozitiv, bo tam jest jeszcze więcej wykładów, tam jeszcze wywiady jakieś, czy w innych telewizjach, czy
też na Harmonii Kosmosu, zresztą też planujemy być w tym roku na Harmonii. Tutaj mamy telewizję ESO Pozytyw. Jeżeli, no i tam są różne playlisty, tam macie też te koncerty dla zdrowia, czy tam coś tam, no krótko mówiąc, jak ich słuchacie, to się polepsza. Tutaj mamy, jak coś to na Facebooku, kontakt właśnie Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. Tak jest najlepiej, albo najlepiej nawet na WhatsAppie, bo ja przepraszam, ale mi te kontakty czasem bardzo dziwnie umykają. Byście nie uwierzyli. Albo na przykład ostatnio miałam sytuację w ogóle, że ktoś do mnie dzwoni, że ja do niego dzwoniłam, a ja mówię, no ale ja jestem pewna, że cię dzwoniłam. Nawet nie miałam tego numeru zapisanego. Także naprawdę się dziwne rzeczy dzieją. Więc jak komuś nie odpowiem, to nie jest jakiś tam brak grzeczności czy coś, chyba że właśnie tak, jak jestem na targach i dopiero będę odsłuchiwać tam w poniedziałek, odpisywać. Ale jak nie odpowiadam, że nie śpię, no to chociaż niektórzy mówią, dobra, to widocznie tak miało być. No widocznie miało. Ja też mam tam swoje intencje, co do, jak to się mówi, osób, które trafiają, tak. Ale to żeby nie było, że... Bo czasem jest tak właśnie, że ktoś naprawdę bardzo chce i to były cudowne osoby. Ja byłam niedowiarna, ja mówię, to pani już trzeci miesiąc do mnie dzwoni. Ja mówię, ale ja nie miałam ani jednego połączenia. Także to są jakieś takie dziwne w ogóle... No ale to jest tak czasem, że są te różne zakłócajki. Tak jak prowadzimy czasem sesję i nagle wywala nam internet. Ale ja mówię, nieważne. To jest najczęściej, jak się zaczyna jakieś szczanie, jakąś taką głęboką pracę kwantową. Ja mówię, nie szkodzi. Mamy połączenie na drugim planie, a koncert, który teraz robię, nagrywa się nam na dyktafonie. Także mamy swoje, jak to się mówi, tak, żeby nas nie wyglądowali. Ja mówię, nie wiem kto, mówię teraz ogólnie, ale wszystkie przeszkadzajki na przestrzeni. Także tutaj bardzo Państwu dziękuję, bo tam już mi pokazano, że to jest taki czas, no więc dziękuję jeszcze raz.